odnośnie systemu płatności, jak mówiłem, standardowy wrzutnik, natomiast można go wzbogacić jeszcze o system lojalnościowy klucza JIT, który będzie programowany przez właściciela maili. To być może zwiększy jego zainteresowanie tą mailią przez na przykład floty samochodowe, czy firmy, które mają więcej pojazdów, będą chciały tak klucz używać, żeby nie używać pilonu czy mowy. Urządzenie wewnątrz jest równie dobrze skonstruowane jak na zewnątrz, dostępu do maszyny chroni zamek, no i montowana tutaj przydatna zawsze kłódka, która dodatkowo zabezpieczy maszynę przed otwieraniem. W środku maszyna jest zrobiona na bazie większych main, czyli jak w każdym urządzeniu o tej konstrukcji, największy element to jest pompa wysokociśnieniowa, pompa znana z większych main, które są wielostanowiskowe, czyli mam tu pompę o bardzo dużej wytrzymałości i wydajności. Zdrowicą jest stalnie rdzennie. Z silnikiem, który ma tylko 900 obrotów na minutę. Pogony jest wyłącznie powietrzem. Z regulacją ciśnienia, wydatku wody i manometrem jest stalnie rdzennie. Czyli ta konstrukcja jest sprawdzona, trwała i do wieloletniego użytku. Możemy to kontynuować. Jeżeli chodzi o zasadnicze elementy, które składa maszyna oprócz pomp, prosty system zwiększania wody, wystarczający do tego, żeby ta maszyna mogła funkcjonować. Zbiorniki na detergent, tutaj mamy na tej półce. Zwróćcie uwagę, że półki, całe wnętrze, tak samo jak i te wnętrze maszyny, są wykonane z tej samej stalni rdzennej i są zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych, ale też i ewentualnie korozji. To, co służy nam do mycia, jak mówiliśmy, to jest proszek. No i żeby ten proszek mógł tutaj być używany, mamy tego typu zbiornik na proszek z podajnikiem globoidalnym. Czyli mamy tutaj objętościowe dozowanie proszku. Proszek PowerPel, czyli z mikroperełkami, który częściowo rozpuszczony w ciepłej wodzie daje nam możliwość wsunięcia praktycznie każdego drugiego z pojazdu. Zbiornik na gorący wosk syntetyczny, na osuszacz, ustawione temperatury, zbiornik na paliwo, które jest tutaj potrzebne do tego, aby maszyna mogła podgrzewać wodę. W tej sytuacji używamy oleju opałowego. Także te elementy są tutaj praktycznie obsługiwane przez właściciela myjni. Musi zapamiętać, że należy uzupełnić środki. Dodatkowo jeszcze uroczyste zbiorniki umożliwiają kontrolę z zewnątrz tego, co się dzieje w zbiornikach, czy z paliwem, czy tutaj. Także konstrukcja jest dość sztywna, toporna, duża i taka właśnie ma być. Pomimo małych gabarytów maszyna ma oferować dużą wytrzymałość i komfort, że tak powiem, dostępu do wszystkich podzespołów. Elementy, które są oczywiste, są filtry różnego typu, złącza ze stalni rdzewnej czy węże, to jest w przypadku takich maszyn powinno być sprawą naturalną i tak tutaj w przypadku tej maszyny. Kaseta z zamkiem do tego, żeby można było otwierać ten wytrzymał. I wystarczający do prostu, żeby to smuga funkcjonować na to. Coś jeszcze? Zwracam uwagę też na izolację. Bardzo solidnie wykonana, bardzo dobrze wyizolowana linia środka, uszczelka, oprócz tego grubej, wysokiej klasy pianka, która będzie tę maszynę z każdej strony dodatkowo jeszcze izolować. Przydatnie w czasie zimy. Maszyna też dzięki temu pracuje ciszej. Tutaj mieści się całe serce kontroli komputerowej maszyny. Maszyna jest zabezpieczona, jej działanie zabezpieczone jest przez mikroprocesorową jednostkę, którą można dowolnie programować, czyli tu w środku dostęp ma właściciel i serwis. Są tam elementy elektroniczne, elektryczne sterowania tym urządzeniem. To tyle. Jeżeli jeszcze mogę, to są to.